To dawaj dobry gameplay! No nie. Dlaczego dzisiejsze gry usługi to gówno? Ktoś wpadł na iście genialny pomysł, żeby zamiast projektować gameplay do gry, czyli w zasadzie coś, co utrzymuje nas przy danej produkcji, no to zamiast tego nasrać skinami, przepustkami, jakimiś zbędnymi pierdołami, bibelotami, ikonkami, banerami i innymi kosmetycznymi skórkami, których i tak nie użyjesz, bo gameplay jest zjeb... Ktoś tu chyba za bardzo inspirował się Ubisoftem albo Unity. Ciekawe, czy też będą mieli problem, a nie, przepraszam, niektórzy już mają. I teraz uwaga, bo to może być jeden z niewielu momentów w historii tego kanału, kiedy powiem coś pozytywnego o Riot Games. Dlaczego League of Legends była do czasu dobrą grą usługą i tak prężnie się rozwijała? Śledząc początki Riot Games, widać, że chcieli oni stworzyć grę, którą gracze mogli zagrywać by się godzinami. Już wtedy mieliśmy skiny, dzisiaj te skiny pewnie byłyby kolejnymi chrobkami. Jedyne czym się różniły, no to kolorem postaci, może jakiś, nie wiem, dodatkowy na ramieniu miała dana postać. Coś. Tamte skiny były dosyć tanie, a RP można było kupić więcej za mniej. Była to wtedy stosunkowo mała inwestycja dla gracza, która przy okazji pozwalała wybierać wtedy młode Riot, które w tamtym okresie pewnie byśmy je nawet jakimś indykiem nazwali. Przez lata Riot Games eksperymentowało z różnymi trybami. Może niektórzy z was pamiętają jeszcze tryb Dominion albo Twisted Reline. Nawet jeżeli w tym całym kreatywnym błądzeniu nie wypaliło kilka trybów, patrzmy na przykład Dominion, cały czas na pierwszym miejscu dla Riotu było wtedy rozwijanie gameplayu gry. I dopiero później, kiedy to mieli usystematyzowane, mogli sobie pozwolić na większe monetyzacje. W zasadzie to gra zmienia się co sezon nie do poznania. Miałem parę razy taką sytuację, że przestałem grać w połowie jednego sezonu, wróciłem na początku następnego i to momentami była zupełnie inna gra. Riot cały czas eksperymentuje to dodając coś, to coś odejmując, to coś zmieniając i patrzy, jak reagują na to gracze. Przez co League of Legends jest do tej pory monopolistą na rynku gier mobile. Mało tego, mając już większy budżet, Riot zaczął zajmować się sektorami, które do tej pory czekały na potem. Jeszcze jak grałem w ligę parę lat wcześniej, ciężko było o mecz, w którym nie miałeś jakiegoś trolla, który opowiada, co to by nie zrobił z twoją mamą. A jak wróciłem po takiej bardzo długiej przerwie od tej gry, chyba jakoś 3, może 4-letnią przerwę od tej gry, w ogóle do niej nie wchodziłem, i kiedy po tylu latach wszedłem, aby z ciekawości zobaczyć, czy coś się zmieniło, to ja miałem takie, o kurde. To teraz mecz, w którym mam tego trolla, jest rzadkością. Jak widać na tym przykładzie, system reportowania zmienił się naprawdę na lepsze. W końcu, pomimo toksyczności tego community, widać, że idzie to w naprawdę dobrą stronę. Co więcej, Riot mógł rozwinąć fabularną część swojego uniwersum, dzięki czemu zainteresowani gracze mogli bardziej wsiąknąć w to, kim jest ich ulubiona postać, którą mainują, a także jakie przygody przeżywa na przestrzeni tego świata. Wiadomo, było to już dużo wcześniej w starym kanonie, jednak patrząc na to, jak tam były niektóre rzeczy opisane, jak są teraz, no to nie da się ukryć, że tamto stare to było tak na doczepkę. Biorąc pod uwagę popularność takich kanałów jak na przykład Marvek, widać, że jest na tego typu treść publika. No dobrze, powiedziałem coś miłego o starym Riocie, to teraz dla zachowania równowagi w przyrodzie zmieszajmy ten nowy zbłot. Coraz droższe skiny, już nawet po kilkadziesiąt tysięcy RP, są dla mnie jakimś niesmacznym żartem i ciężko mi to bronić jakkolwiek, bo to są dalej ci twórcy, których trzeba wspierać, żeby grę rozwijali. No. W dodatku coraz większe ceny RP za coraz mniejszą ilość tych RP. Jakby ktoś nie grał w LoL'a, no to RP to jest ta ich płatna waluta, której nie da się inaczej zdobyć. W dodatku Riot najpierw robi sobie community pod lore tej gry, tylko po to, żeby niedługo potem napluć na nie. O tym za swego czasu się dosyć mocno Marvek wypowiadał, więc nie będę się tutaj powtarzał. Czy coś się zmieniło na lepsze? Nie wiem, ale w tym segmencie plujemy na Riot, a nie go bronimy. Na bronienie już był czas. Niech wisienką na torcie, czemu Riot dziś jest gównem, będzie cinematic na sezon 2023, gdzie zamiast spektakularnych bitew jak do tej pory, mamy po prostu lecącą kamerę. Wow! Się postarały chłopaki! Później się dziwiam, że mają zderzenie z community jak Titanic z górą lodową. Naprawdę, kto wpadł na taki genialny pomysł, żeby zepsuć wydarzenie, na które czeka cały świat? Nawet jeżeli nie grasz w LoL'a, no to bardzo często te osoby przychodziły specjalnie, żeby obejrzeć ten cinematic, bo zawsze po pierwsze była to spoko muzyka w tle, po drugie zawsze te cinematiki były spektakularnie zrobione i z przyjemnością się to oglądało. Riot, czy utrzymywanie systemu reportowania, żeby pozbywać się tych wszystkich toksików, kosztuje aż tyle, że musicie nam dawać teraz skiny za 60 tysięcy RP? No chyba nie. Dobra, skoro Riot się spierdzi z Roberka i ciężko go jednak dzisiaj nazwać dobrą grą usługą, to jest jakiś taki w ogóle dobry przykład, gdzie to można było dobrze zrobić? Do tej pory to działa? Moim zdaniem jest to Nordgard, prężnie rozwijająca się strategia będąca hybrydą RTS-a oraz gry 4X.
Tutaj raz dostajemy darmowy update, który dodaje nam sporo nowości i balansuje rozgrywkę, a po nim wypuszczony jest DLC, który jeśli kupimy, dostaniemy dostęp do unikatowej, nowej, grywalnej frakcji, która ma własne mechaniki oraz styl gry. Taki ciąg jest nieprzerwanie od wielu lat. Raz jest darmowy patch, raz jest DLC, raz jest darmowy patch, raz jest DLC. Co więcej, bardzo trzeba tutaj ich pochwalić za to, że mimo tych płatnych DLC-ków z nowymi frakcjami, nie są pay to winowe. Grając rankedy bardzo często jest tak, że klany z podstawki są równie mocne, a czasem nawet mocniejsze niż te z DLC-ków. Zależy się od tego, jaki akurat balans patch. Więc pod tym kątem należy się też ogromny szacunek dla Shiro Games, że nie poszli właśnie z tymi DLC-kami, że o, kup DLC-ka, no to od razu będziesz lepszy niż ci, co mają te podstawowe klany. Producent, czyli Shiro Games, regularnie wstawia nowe aktualizacje i patrząc, jak oni to robią, to jest to chyba jedyny dobry przykład gry usługi, jak to się powinno robić. Z jednej strony mamy cały czas rozwijającą się grę, a z drugiej, jeżeli chcesz, możesz wspomóc twórców, kupując na przykład nowy klan. Można powiedzieć, że obie strony są tutaj win-win. Shiro Games od jakiegoś czasu nawet współpracuje z community, przez co od czasu do czasu pojawia się specjalny update stworzony razem z zamkniętą społecznością. O, by nigdy nie byli drugim Bungie oraz Destiny 2. Innym, trochę kontrowersyjnym wyborem jest dla mnie Paradox. Europka jest już rozwijana od ponad 11 lat, Hearts of Iron od 8, a to wszystko dzięki DLC-kom. Niestety, w odróżnieniu od Shiro Games, te DLC-ki Paradoxu zwykle to jest coś, co teoretycznie powinno być darmowe, bo są to jakieś mini mechaniczki, a biorąc pod uwagę jakość tych najnowszych DLC-ków, no to taki trochę chłam. Z drugiej strony, gdyby nie to, czy te gry dalej byłyby rozwijane? Ocenę pozostawiam wam. Jest to dosyć kontrowersyjny wydawca. Ja jak coś od nich kupuję, to jeżeli jest 50% taniej na Steam, jak nie więcej. Niemniej Paradox dostaje ode mnie solidno pierdol. Ładnie to tak wypuszczać takie gówno jak Trial of Allegiance, którego jakość jest gorsza niż moje wymawianie tego dodatku. A z tym nowym content kreatorem to się tak obstrali, że na moment, kiedy to nagrywam, film jest na niepublicznie ustawiony. No ciekawe dlaczego. Nie licząc tych nowych DLC-ków, Paradox często mi przypominał takiego trochę Blizzarda z World of Warcraftem. WoWie, poza abonamentem, co parę lat dostawaliśmy większe rozszerzenie, takie jak na przykład The Burning Crusade bądź Wrath of the Lich King. Z jednej strony w postaci abonamentu mogli oni utrzymywać te wszystkie serwery, a z drugiej strony co parę lat dostawaliśmy nową, większą zabawę. Obie strony były wtedy win-win, ponieważ z jednej strony Blizzard dostawał kasę na dalszy rozwój, a z drugiej strony gracze dostawali nową zawartość do gry, którą lubią. Niestety Blizzard poszedł ostatnio bardziej w skiny i wierzchowce. I boję się, że to, co teraz się dzieje z Paradoxem, to jest przedsmak tego. Niestety starego, dobrego Blizzarda już nie ma. Czy wiecie, że w przypadku The Crew Ubisoft zrobiło wszystko prawnie, poprawnie? Ale zrymowałem. Bowiem kupując The Crew, nie nabywaliśmy produktu, a podpisywaliśmy umowę na czas nieokreślony o udostępnienie nam usługi serwisowej. Czy to coś PR-owo zmienia? No nie. Przygotowując ten materiał, w głowie miałem: kurczę, ale to Ubisoft nie jest takie też złe, bo w przypadku Heroes 6 zachowali się fair i było to zwycięstwo graczy. I tak, i nie. Po pierwsze, w przypadku Heroesów 6 nasza gra była umową zakupu produktu, stąd nie mogli nam zabrać tego z konta. Niemniej jednak, można tu mówić o naszym zwycięstwie, gdyż Ubi mogło tylko włączyć serwery i mieć nas w poważaniu. W 6 mieliśmy usługę Conflux, w której za zebrane punkty kupowaliśmy sobie w ołtarzu życzeń dodatki kosmetyczne, ale i faktyczne bonusy, jak nowe umiejętności bohaterów. Wyłączając serwery, traciliśmy to wszystko. Po raz kolejny zostałoby naplute na nas. De facto! Hejt, jak się wylał na Ubisoft spod The Crew, sprawił, że wydali patcha ostatecznego 2.1.1, który udostępniał całą zawartość tak zwanego ołtarza życzeń i przepisywał je do konta. Czy była to zasługa nasza, graczy, czy też strachu przed masowymi pozwami? Tego się raczej nigdy nie dowiemy. Pamiętajmy jednak, że my, konsumenci, naprawdę mamy moc twórczą, tylko czasami trzeba o coś zawalczyć. Pamiętacie, jak w grach sequelach mówiłem o Darkspore? To tutaj mamy do czynienia z mocnym wykiwaniem graczy. Darkspore było produktem, który opierał się na formule gry wieloosobowej. Kiedy Electronic Arts wyłączyło serwery, nie zabrali nam tak naprawdę gry z konta. Swego czasu, przez dość dłuższy okres, grę ciągle było można pobrać i była w naszej bibliotece. Ale skoro serwery były wyłączone, a gra opiera się tylko na module multiplayer, to tak naprawdę w produkt nie zagramy i nie będziemy mogli z niego korzystać. Innymi słowy, odebrano nam dostęp do produktu, ale fizycznie nam produktu nie zabrano. Jednak tak naprawdę zostaliśmy z niego okradzeni. Chociaż jakiś czas temu robili porządki w swoim EA App, chyba tak to się teraz nazywa, i wyrzucili wszystkie gry, które nie miały dostępu do serweru, czyli już nie ma Darkspore nawet jako laurki w naszej bibliotece. W tym całym obrzydliwym traktowaniu graczy z przebłyskami wywołanymi dezaprobatą znajdują się jednak prawdziwi bohaterowie, o których warto mówić. Mowa tu o przypadku gry Paragon od Epic Games. Tak, to są ci od tego złego Fortnite'a. Paragon była grą MOBA.
została ogłoszona w 2015 roku i weszła faza otwartej bety w marcu 2016 roku na platformach PlayStation 4 i PC. Gra charakteryzowała się połączeniem elementów MOBA z trzecioosobową perspektywą. Niestety nie mieli szczęścia i niskie zainteresowane wywołane sukcesem Fortnite uśmierciło grę. Serwery zostały wyłączone 26 kwietnia 2018 roku. I tutaj uwaga, skupcie się. Firma dokonała zwrotu wszystkim graczom, którzy kiedykolwiek dokonywali jakichkolwiek zakupów w ich grze. What? Jest to dość niespotykana decyzja, którą się ceni i powinno się o niej właśnie mówić. Do tego wszystkiego, po zamknięciu Paragonu, Epic Games udostępnił całą zawartość gry, to jest modele, asety i tym podobne. Tam były jeszcze postacie, animacje, tekstury, dźwięki, które inni deweloperzy mogli sobie swobodnie wykorzystywać. Możecie nie lubić Fortnite'a, ale czapki z głów dla Epików za to, co zrobili dla graczy. Przypadków, gdzie deweloper wyłącza serwer i pozbawia graczy dostępu do gry, jest od groma. Fajnie temat poruszają chłopaki z To Znowu Oni w swojej serii o wyłączaniu w danym roku serwerów z gry. A ty masz jakieś doświadczenie z odbieraniem ci dostępu do twojej ulubionej gry? Podziel się tym koniecznie w komentarzu, abyśmy mogli uczcić pamięcią daną produkcję. My teraz mówią, że o, bo teraz to tylko gry, usługi same będą. No to szczerze jakoś nie chce mi się w to wierzyć, patrząc ile z nich zostaje po pół roku co najwyżej zamykane. Najwytrwalsi może ze 2 lata. A co wy sądzicie o grach, usługach? Gracie czy omijacie szerokim łukiem? Na zakończenie pamiętajcie, by realnie wymagać od twórców. Najpierw sprawdzam, potem płacę. Do zobaczenia. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie.